Cześć, witajcie, z tej strony nonengrywanie.pl. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku pokażę wam wszystkie figurki, jakie posiadam. Wiem, długo oczekiwany materiał, ale wreszcie zebrałem na to siły, znalazłem na to czas. I oto jest cała moja kolekcja figurek. Nie, to nie są te figurki, co są tu. Jest to cała ściana, która jest przed nami, ale zaraz wam ją pokażę z daleka i zaraz obejrzymy sobie każdą figurkę pokrótce po kolei. Na wstępie powiem, że jeśli nie subskrybujesz kanału, to zrób to teraz. Zostaw łapkę w górę, jeśli materiał ci spodobał, a jeśli nie, to daj łapkę w dół. To już jest twoja decyzja. Serdecznie zapraszam was wszystkich na moją stronę internetową, dlatego że na stronie internetowej jest dział edycja figur i gadżety, troszeczkę go zmodyfikowałem, tam będą tylko informacje związane właśnie z tymi rzeczami, premiery gier, taki dział dopiero powstanie, premiery edycji kolekcjonerskich też to powstanie, na górze strony są najważniejsze premiery, edycje, które można zakupić, tak więc macie tam bezpośrednio link do porównywarki cen, żadnych różnych ukrytych kosztów, wszystko, wszystkie informacje, które są u mnie znajdziecie dostępne od ręki, więc jeśli macie jakiekolwiek pytania i propozycje co do modyfikacji, to też dajcie mi znać i liczę też na jakiś dobry komentarz pod filmem. A więc zaczynamy. Moi drodzy, moja cała kolekcja figurek mieści się na jednej ścianie, tam po prawej, jeszcze na tej półce jest jedna część, którą zabrałem mojej żonie, ale po niższych półek nie pokażę, bo to są jej. Ale te, które widzicie tutaj, są moje, tak więc troszkę tego jest. Mamy tutaj, mamy jeszcze z tej strony, o, te dwie półeczki też są moje. Tak więc zbieram tu już dobrych, no wiecie co, nie wiem, kilka lat. Bo na początku zbierałem, potem, na początku zbierałem tak sporadycznie. Dopiero od jakiegoś czasu, dwóch lat, mniej więcej zbieram tak non stop, tak po prostu wpadłem w szał zbierania tego wszystkiego. Po drugiej stronie tej ściany, czy na drugiej, są kartony, gry i wszystko, ale to pokażę w drugim odcinku. Na początek, na razie zobaczymy sobie figureczki, które tutaj posiadam. Ta figurka jest Alexa, jak widzicie miecz się troszkę upieprzył, jest połamany. Tutaj mamy figurki z Watch Dogsów, tutaj mamy z Residenta, tutaj mamy z Last Guardiana, ten ludzik leży tutaj obok, nie wrzucam go tu, dlatego że czasami potrafi odpaść, tak więc to zostawiam w spokoju. Tom Clancy, Ghost Recon Wildlands. Pewnie się zastanawiacie, czemu figurka z Tormenta jest w takim dziadowskim miejscu, jest przekrzywiona na bok, a już wam pokażę, jest jakiś problem z jej wyważeniem. Kiedy ją puszczę, figurka po prostu spada i często w nocy mnie straszyła, tak więc jest oparta i tak ma być. Figurka z Deus Exa, figureczka z Call of Duty, którą też pokazywałem na kanale, więc jeśli ktokolwiek chciałby zobaczyć jakikolwiek unboxing tych figurek i dokładną ich prezentację, wszystkie informacje znajdziecie u mnie na kanale, są filmy dostępne z większości figurek, które posiadam. Tutaj mamy piksele, tutaj jest drivera, tutaj jest projekt Carsa, tam jeszcze nawet są lusterka, które mi odpadły podczas unboxingu, bo przecież ta figurka jest taka wspaniała. Mamy Duke'a, American Truck Simulator, przepraszam, Farming Simulator, Gears of War, tak, Assassin. Jeśli chodzi o kurz na figurkach i na innych rzeczach, pracuję nad tym, staram się to jakoś czyścić, ale nie zawsze mam na to czas. Ogólnie przyszłościowo chcę, żeby wszystkie figurki były w gablocie. Tutaj mamy z Far Cry'a, Batmana, Max Payne'a, mamy tutaj z Mortala figurkę, Santa Muerte z Witlandsa i mamy moją cudowną, której jestem bardzo dumny, figurkę z For Honor, którą całą edycję zakupiłem za 420 zł, już to powtarzałem przy unboxingu. Jak widzicie, mamy tutaj numer figurki, było ich tylko ponad 13 tysięcy, ja mam swój numer 8 tysięcy coś. Mamy figurkę z The Division. I mamy figurkę z Wiedźmina, mamy tutaj Ciri, jeszcze chcę mieć ich całą kolekcję, tą akurat dostałem od mojej żony i poprosiłem ją o resztę też figurek. I mamy naszego Geralta, figurka naprawdę zajebista, polecam każdemu. No idziemy teraz na ostatnią półkę. Ostatnia półka prezentuje się w taki sposób, jest troszkę zakurzona, no bo jest ostatnia, mamy od cholery figurek z Assassina, mamy tutaj edycję z Gilotyną, mamy edycję normalną, mamy Dioramę z Assassin's Creed Unity, mamy Dioramę z Assassin's Creed Origins i mamy tutaj też dwie figurki, znaczy cztery figurki z najnowszego Assassina, musiałem je mieć, nie wiem, no wpadłem jakiś szał zakupowy, kupiłem wszystkie. Mamy tutaj też skok wiary z Assassina, tą figurkę też została od mojej żony, za co bardzo dziękuję. Obok kolejny Assassin, mamy tu naszego bohatera z Battlefielda, z Uncharted, Dishonored i z Killzone'a, ten wielki łeb. Jak zejdziemy sobie niżej, mamy tutaj taką malutką półeczkę, w której znajdują się mniejsze figurki, bo niestety już nie ma na nie miejsca, jak widzicie jest coraz gorzej. Pod koniec roku może uda mi się przeprowadzić
do innego mieszkania, w którym będzie pokój typowo zrobiony pod gry i cała ściana będzie dla figurek. Tak więc mamy figurkę tam widzicie z... Boże, z Anklighta, Splinter Cella, z Far Crya, Jeezów, Stop Ridera, Destiny, Assassin, Settlersi. Tam jest figurka schowana z Syberii. Jak widzicie troszkę, ale troszkę tego jest. Mam nadzieję, że wam się to podoba. Dajcie mi znać, czy kolekcja jest duża, czy mała, bo ja sam już nie wiem, dla mnie jest ogromna, tak? I sam jestem naprawdę dumny z tego, że przez tyle czasu udało mi się to wszystko kupić i że znalazły się na to pieniądze. Jeśli chodzi o resztę rzeczy, pokażę je w kolejnym filmie, ale mogę wam taki szybkie ujęcie mogę wam teraz pokazać. Szybkie ujęcie to jest tak. Jak widzicie, mam od cholery kartonów, wszystkich rzeczy wszędzie porozkładanych po całym pokoju. Ale wracając do naszych figurek. Dajcie znać, czy wam się podobało. Zdjęcia tych figurek i tej kolekcji znajdziecie w linku na dole, który prowadzi bezpośrednio do mojej strony. Jeszcze raz dziękuję wam, że jesteście, oglądacie moje filmy. Widzimy się w kolejnych edycjach. Na marzec przewidziałem 4 unboxingi edycji, na pewno są to unboxingi z nowego Far Crya, unboxing gry, co będzie ta pizza trójka, kiedyś ją bardzo grałem i zastanawiam się, czy będę miał z Pure Farming edycję z tym kosiczkiem na Bluetootha. Zobaczymy, może się uda. Tak więc jeszcze raz wielkie dzięki, widzimy się w kolejnym odcinku, trzymajcie się, cześć!